Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Nawet nie będę za bardzo się tutaj wysilał we wstępniaku, bo nie to, że mi się nie chce, tylko ilość informacji growych, które pojawiły się w ostatnim czasie, wymaga działań, a nie lania wody, więc przechodzę do szczegółów. Wyglądacie PS News, a ja czym prędzej lecę z tematami. Tradycyjnie zaczynamy od wysypu ostatnich tygodni. Najważniejsza w sumie premiera ostatnich dni, czyli DLC do Elden Ring, jest i jest wspaniałe. Jako że jest krótko po premierze, nie zdążyłem jeszcze oczywiście przejść całości, plus 21 czerwca zamiast streamować, podbiłem na szybko na event premierowy, który przygotowała Cenega. Wiecie, centrum miasta, wynajęta przestrzeń, no tutaj akurat to była taka trochę retro growa miejscówka, także impreza ogólnie należała do takich bardziej kameralnych, bym powiedział. Można było sobie cyknąć fotkę z bardzo spoko przyodzianym cosplayerem, pogadać z ludźmi, a bardziej odważni mogli stanąć do konkursu wiedzy i skilla też w Elden Ring, w którym wygraną główną była replika hełmu Mesmera Palownika, czyli tego gościa tutaj na monitorze. No jest to główny tam bad guy w DLC. Przyznam, że nawet nie chciałem tam ogrywać dodatku, bo raz, że gra śmigała tam na kompach, dwa, nie miałem dostępu oczywiście do mojej postaci, którą splatynowałem sobie podstawkę, więc wolałem jednak zrobić to na streamie, co też się w sumie wydarzyło. Było zabawnie, link wrzucam wam w opis. Pobicie Relany, czyli takiego nazwijmy to pierwszego konkret bossa, zajęło mi mniej więcej godzinę, choć kilka razy w sumie byłem bardzo blisko wygranej. Cały proces jednak poszedł w miarę gładko, w ogóle się nie denerwowałem. Dobra, teraz jak tego nie przejdę, to jestem łajzą, nie? Naprawdę. Jestem łajzą. No i po tych wszystkich emocjach naturalnie w wolnym czasie dalej kontynuuję zwiedzanie tego pięknego świata. Całe doświadczenie ogrywania tego DLC jak do tej pory uważam za wyśmienite. W kwestii trudności nie jest to spacer po parku. Nowy region jest świetnie zaprojektowany, jest mniej takich pustych przebiegów jak w podstawce. Lokacje są ciekawe i ładne. Mnóstwo jest tutaj zakamarków, jest mrocznie, są nowi przeciwnicy, jest nowy sprzęt. No wszystko tutaj po prostu siedzi niemalże idealnie. Swoją drogą szybkie wtrącenie o levelowaniu w tym dodatku. To, że trzeba pokonać Radana i Moga w podstawce, żeby w ogóle mieć szansę się tutaj znaleźć, to wiadomo. W Królestwie Cieni wprowadzono dwa nowe konkretne przedmioty, które można znaleźć po prostu gdzieś tam w okolicy, które następnie, nazwijmy to, spalamy w ognisku i dzięki temu nasza postać zyskuje taki ogólny poziom siły i odporności. To samo tyczy się naszych samonów. Bazowe levele naszej postaci mają więc tutaj mniejsze przełożenie na siłę, aczkolwiek dalej na przykład zwiększają nam staty typu stamina, więcej życia, magii i tak dalej. Z tego co pamiętam, zalecany poziom do DLC to minimum 150, ja zaczynałem od 180 i faktycznie od razu poczułem piąchę przeciwnika na mojej twarzy, właściwie od pierwszego przeciwnika. Tak na marginesie jeszcze, aktualnie w grze natknąłem się na dosyć taki ciekawy, chyba można nazwać go bugiem, który może być nieco mylący dla polskich graczy. Gdy usiądziemy sobie w miejscu utraconej łaski, w nowym menu błogosławieństwa Krainy Cieni, w angielskiej wersji, w miarę tego jak podnosimy sobie poziom tymi przedmiotami, o których mówiłem, w nawiasie pojawia się nowa wartość, to ta cyfra, dzięki czemu wiemy jak zwiększyła się nam siła. W polskiej wersji językowej tego nie ma, a powinno być, no bo jak inaczej wiemy, który mamy poziom. Wysłałem informację o tym dziwnym fenomenie do wydawcy i otrzymałem info, że podeślą to dalej do kogoś, kto będzie mógł skorygować to wszystko, aby było git. Jak wspomniałem, DLC jest stworzone tak, że od razu czuć nieco wyższy poziom trudności. Z racji nowego systemu levelowania bossowie są tak ustawieni, że nie da się jakoś super mocno przygrindować wcześniej, żeby siłowo sforsować te walki. Po prostu trzeba się nastawić na to, że gra jest wymagająca i tyle. Tutaj mógłbym się rozwinąć na kilka godzin, starając się rozkładać na czynniki pierwsze, jak w ogóle można ugryźć tego typu dużą grę. Na przykład co zrobić, aby dany boss był wyzwaniem, ale jednocześnie brał pod uwagę różne, często diametralnie różniące się od siebie buildy postaci. Jak zbalansować rozgrywkę, która w sumie już pierwotnie pozwalała nam na to, aby naszą postać przegiąć, także właściwie granie stanowi większego wyzwania i tak dalej, ale te historie są raczej na wieczór przy ognisku. Plus nie stworzyłem w życiu żadnej gry, więc w sumie to mogę sobie gadać ile wlezie. Shadow of the Earth Tree nie bierze jeńców, więc jak mówi stara Maksyma, git good. A jak nie chcesz się smucić, to po prostu graj w coś innego, nie wiem, bardziej przyjemnego. Nawet kulki. Game over! Na sam koniec zostawiłem w sumie najważniejszą zmianę, którą wprowadzili twórcy. Może znacie tego mema.
No to stety, niestety jest on już nieaktualny, bo wymieniono początkową planszę w grze na czarną. Tym samym nasz wzrok jest uratowany. Kończąc, jeśli nie graliście jeszcze w Elden Ring, zazdroszczę wam absolutnie, bo macie przed sobą niesamowitą przygodę, która ma swoją kontynuację w tym świetnym DLC. Jeśli graliście natomiast i wam się podobało i nie boicie się wyzwania, to absolutnie atakujcie Shadow of the Erdtree. Tutaj wszystko się po prostu zgadza. Absolutna miazga. Destiny 2 kształt ostateczny. W dużym uogólnieniu studio Bungie stworzyło godny koniec sagi Ciemności i Światła. Dodatek spotkał się z bardzo dobrym, a wręcz ekstremalnie dobrym przyjęciem u fanów. Jest tu ogromna ilość rzeczy do roboty i też wprowadza on taką, nazwę ją, pewną nową formę udostępniania zawartości na przyszłość, ale o tym za moment. Fabularnie świadek, czyli ten chłop z dymiącą czachą, dostaje się do środka podróżnika, to ta duża kula, która się nad ziemią znajdowała, a strażnicy muszą podążyć za nim do środka, aby udaremnić mu zniszczenie podróżnika jako takiego. Oczywiście to absolutny skrót wydarzeń fabularnych, bo podczas naszej przygody nie tylko spotkamy starych, dobrze znanych fanom serii bohaterów, ale też zamkniemy wiele wątków z przeszłości i to w całkiem spektakularny sposób. Faktycznie końcówka gry, której tutaj oczywiście nie pokażę, jest iście epicka i to, w jaki sposób twórcy zakończyli tę linię fabularną, no jest godny podziwu. Jako że wnętrze podróżnika jest takim dziwnym miejscem, cała kampania jest swoistą podróżą przez cały świat Destiny i też odbywa się w taki o wiele bardziej liniowy sposób. Choć muszę przyznać, że jest to akurat w tym przypadku bardzo fajne podejście i też odejście od otwartych terenów i latania w tej z powrotem na wróblu, jak to miało miejsce wcześniej. Nowa klasa pryzmowa, której kolejne skille odkrywamy po kolei, także daje nam szansę na absolutne pomieszanie specjalnych umiejętności i stworzenie sobie strażnika na miarę naszych potrzeb. Czuć, że gra mocno się otworzyła pod wieloma względami i to jest też bardzo spoko. Jest nowy rajd, który kończy, tak jak mówiłem, się w pewien mega epicki sposób. No i też zaplanowano, to nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, kolejne aktywności na przyszłość. Swoją drogą gra teraz będzie otrzymywała takie dropy zawartości w dłuższych okresach czasu, wydłużono levele, a też pomiędzy tymi interwałami jest po prostu sporo takich mniejszych rzeczy do roboty. No i tak jak mówiłem, też przepustki sieciowe są trochę rozciągnięte. Pomimo, że jest to koniec pewnej epoki dla Destiny 2, warto sprawdzić tę grę, myślę, dla nowicjusza. Faktycznie może być ona nieco przytłaczająca na początku, no w końcu łącznie to prawie 10 lat rozwoju serii, ale dalej posiada ona jeden z najlepszych systemów strzelania, wizualnie dalej potrafi zachwycić, a przede wszystkim po prostu fajnie się w to gra. Na razie więc świętujemy niesamowite zakończenie Destiny 2 i czekamy na kolejne gry ze studia Bungie, które już ukażą się niebawem. V Rising to historia o wampirze, który budzi się po długim śnie i w sumie musi ogarnąć własną kuwetę, aby przeżyć. Ale zanim do tego przejdę, to szybkie wytłumaczenie, z kogo spija się tutaj krew. Po pierwsze, w to nie gra się jak w Diablo, chociaż może wizualnie przypominać tę grę. Chodzi o to, że poszczególne ataki specjalne wampira mają swój cooldown, okej, to jest jak w Diablo, ale akcja ogólnie jest wolniejsza i nie jest nastawiona na masowe siekanie wrogów, a raczej na walki taki 1 na 1, max 3-4 przeciwników. Tutaj faktycznie pozycjonowanie naszego bohatera ma większe znaczenie. Większość ataków, które wykonujemy lub przed którymi robimy unik, ma tutaj znaczenie, w sensie jak one wyglądają i co robimy, ale do tego jeszcze wrócę za moment. Druga super ważna rzecz jest taka, gra posiada spory komponent tworzenia nie tylko broni czy pancerzy, ale też i naszego zamku, w którym będziemy sobie mieszkać. Naturalnie, aby coś zbudować, potrzebujemy surowców, które zdobywamy, nie wiem, ścinając drzewa, łupiąc kamienie i tak dalej. Budowanie zaczynamy od prostych konstrukcji, ale z czasem będziemy mogli tworzyć różne, nie wiem, stacje użytkowe, jakieś tam mechanizmy, wystrój wnętrz oraz nawet zatrudniać sługusów, którzy będą na nas pracować. Co ważne, rozwój wampira opiera się nie o punkty doświadczenia, a na przykład o pokonywanie kolejnych specjalnych przeciwników, których musimy namierzyć dzięki woni ich krwi. W ogóle expa jako takiego tutaj nie ma. Oczywiście systemów ulepszania wampira jest tutaj więcej, są różne czary i umiejętności w kilku klasach, które musimy zdobyć. Będziemy mieli też możliwość zmiany w kilka różnych zwierząt. Za dnia naturalnie słońce jest naszym największym wrogiem, więc trzeba
trzymać się cienia, jeśli nie chcemy zamienić się w popiół. Nierozważne jest też właśnie z tego powodu walczyć za dnia, aczkolwiek można to sprytnie robić, przemykając się po prostu pomiędzy drzewami. Jak wspominałem, crafting ma tu duże znaczenie i ogólnie muszę przyznać, że pozytywnie zaskoczyła mnie ta gra. Ja co prawda śmigam tutaj solo, choć planuję sesję też w koopie, ale można też normalnie wskoczyć na serwer z innymi graczami i tam spróbować swoich sił z lub przeciw nim. Mówię, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, jak tylko ogarnę w to, co gram aktualnie na bank, wrócę do V-Rising, bo ma coś w sobie ten świat, a przede wszystkim gra się po prostu w to fajnie, a zaznaczam, że nie jestem jakimś super fanem gier z craftingiem. I mając tu na uwadze Ark Survival Ascended, to faktycznie zderzenie, dla mnie przynajmniej, ze światem, którego nie do końca rozumiem, ale też chyba nie byłem na to zderzenie w pełni gotowy. Po pierwsze, to wydanie gry to w sumie dalej ta sama przygoda, co we wcześniejszej edycji, jednak tutaj oprócz przejścia na silnik Unreal Engine 5, twórcy wprowadzili znaczną ilość zmian i też nowych scenariuszy. W ogóle o co tutaj chodzi? W takim dużym turbo skrócie. Budzimy się w świecie Ark jako jednostka wyposażona jedynie w majtki oraz jakieś takie dziwne wszczepy na nadgarstkach. No i musimy przeżyć. Problem jest taki, że oprócz nas po okolicy łażą dinozaury. Naszym celem jest więc, i to nie jest żart, tak się rozbudować, żeby mieć swojego dinozaura, którego będziemy mogli potem ujeżdżać i łoić na jego grzbiecie wszystkich słabe uszy w okolicy. Bez znaczenia, czy są to inne dinozaury, czy inni gracze, też na swoich dinozaurach. Zbieramy tutaj różne surowce, wszystko co mamy pochodzi z procesu tworzenia. Usprawniono i uproszczono tutaj w tej edycji system budowania. Nie musimy na przykład podłączać już kabli z prądem, żeby rzeczy działały, albo rur z wodą prowadzić. Wizualnie i dźwiękowo gra dostała także kopa, do tego stopnia, że fani poprzedniej odsłony czują się nawet jakby w zupełnie coś innego grali. Ark Survival Ascended to niesamowicie rozbudowana produkcja na długie godziny, aczkolwiek głównie dla graczy, którzy cenią sobie w sumie tworzenie własnych przygód, tony sprzętu, no i oczywiście ujeżdżania dinozaurów. Come here. I want to ask you something. Unlock the door. Phantom Fury to kolejna część serii przygód Shelly Harrison, którą możecie znać z wcześniejszej gry, czyli Iron Fury, ewentualnie z Bombshell, która ma miejsce po Phantom Fury. Wiem, trochę to zakręcone, aczkolwiek nie trzeba tutaj znać w sumie ani jednej z tych gier, żeby się dobrze bawić w tej grze. Bo jak widać, ten retro shooter nie bierze jeńców i faktycznie główna jazda polega tutaj na dynamicznym i oldschoolowym radzeniu sobie w świecie, w którym nieustannie gonią za nami jakieś niezidentyfikowane oddziały wojskowe oraz mutanty w ilościach hurtowych. O ile wcześniejsza część gry swoją rozgrywką, też i grafiką nawiązywała do silnika Build, czyli klimatów np. Duke Nukem 3D, tak Phantom Fury grawituje w stronę silnika Source, czyli klimatu znanego z Half-Life. Faktycznie czuć tutaj ducha oldschoolu, bo raz, że nie ma tutaj prowadzenia za rękę i trzeba kombinować, co zrobić, aby przejść dalej, ale też dzięki temu gra ma taki właśnie fajny, starszy vibe. No i też co za tym idzie, jest tutaj takie strzelanie nieco inne. Dużo tutaj szybkiego ruchu, otwartych przestrzeni, lawirowania pomiędzy pociskami. To akurat jest spoko, bo gry z tamtego okresu mocniej stawiały na zręczne poruszanie się po mapie podczas opróżniania magazynków, aniżeli jakiegoś takiego, wiecie, metodycznego skradania się od osłony do osłony. Reasumując, jak lubicie takie retro strzelanki, to polecam, zwłaszcza że gra ma całkiem spoko cenę, plus tak jak mówiłem, daje sporo frajdy w takim oldschoolowym klimacie. Bardzo fajna produkcja. F1-24. Jak zawsze w przypadku gier sportowych, głównym pytaniem jest to, czy ta wersja jest lepsza niż jej zeszłoroczna edycja. I jak zawsze nie jest to łatwa odpowiedź. Pierwsza sprawa, w edycji 24 w opcji kariery możemy teraz wcielić się w jednego z prawdziwych i też klasycznych kierowców, wcześniej to było niemożliwe. Dodatkowo zaimplementowano taki fajny system rankingów oraz wprowadzono możliwość zawierania kontraktów na dłuższy niż rok okres. Rozwój naszego kierowcy oparty jest teraz o takie dwa systemy główne. Specjaliści z naszego teamu dają nam konkretne zadania, których wykonanie odblokuje różne jakieś tam ulepszenia. Tak samo po wyścigu, jeżeli śmigamy lepiej po torze niż nasz teammate, przekłada się to na lepsze rzeczy do naszego bolidu. W trakcie kariery może odbyć się na przykład jakieś takie sekretne spotkanie, a wiedza z niego wyniesiona przez nas może na przykład potem pomóc nam w negocjacjach o lepszy kontrakt, więc w tym aspekcie kariera jest usprawnieniem znaczącym względem edycji 23. Jest też nowy tryb kariery wyzwań, aczkolwiek w dużym uproszczeniu jest to po prostu zwykła kariera, tylko że trasy są określone z góry. I też, co ciekawe, dodano prawdziwe nagrania komunikacji radiowej kierowców z inżynierami w padoku podczas wyścigu. To też tak fajnie urealistycznia rozgrywkę. Jeśli chodzi o prowadzenie, tutaj z tego co widzę, opinia fanów jest podzielona.
Jednym podoba się nowy dynamiczny system sterowania, inni po prostu stwierdzili, że w tym aspekcie F1 23 była po prostu bardziej realistyczna. Mi akurat się bardzo fajnie jeździło w 24 i jako osoba w sumie niezwiązana z motorsportem moje wymagania na bank są o wiele niższe niż tych, którzy śmigają na swoich zestawach z kierownicą, pedałami i też pewnie jakimś tam playseatem konkretnym. Ale tak jak mówię, jak nie macie w swojej kolekcji rozbudowanej gry F1 i też w sumie F2, bo tam one się te bolidy znajdują, edycja 24 jest bardzo dobrym miejscem, aby zacząć swoją przygodę z tymi ultra szybkimi maszynami. I kończąc premiery, ukazała się już także pierwsza dodatkowa zawartość do Alan Wake 2. W tym przypadku są to trzy osobne, dość krótkie, bo dosłownie na parę godzin scenariusze, w których kolejno wcielamy się w kelnerkę Rose, Jesse Faden z serii Control oraz szeryfa Breakera. DLC jest częścią przepustki sezonowej, ewentualnie, jak chcecie, to 22 października pojawi się także pudełkowe wydanie gry na PS5, no a Deluxe Edition będzie zawierała także kod na remaster jedynki, DLC ma być na płycie oraz tam jeszcze wrzucili jakieś kilka dodatkowych cyfrowych bajerów. I też nie wiem, ilu jest tutaj fanów dobrych japońskich gier RPG, takich trochę oldschoolowych, ale w formie Shadow Dropu pojawiła się w PlayStation Store pierwsza część Octopath Traveler. Dwójka już została wydana jakiś czas temu, więc teraz mamy komplet. Przypominam, to jest taki bardzo fajny RPG z kilkoma bohaterami i bohaterkami. Square i to takie jest 2D, 3D. Zresztą sami widzicie na trailerze. Naprawdę warto sprawdzić. Zajawiam też, że na moją konsolę wleciały już dwie części Monster Hunter Stories oraz Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Te gry akurat już ograłem na streamie. Wszystkie te gry lecą jako informacje, co tam się dzieje i o co w nich chodzi do następnych newsów, bo byśmy do jutra stąd nie wyszli, jakbym je wrzucił jeszcze tutaj. A ja już przechodzę do kolejnego zagadnienia. Astrobota zna chyba praktycznie każdy posiadacz PS5, a jak nie zna, oznacza to, że coś niesamowitego się wydarzyło, bo nie odpalał menu konsoli, bo tam przygody Astrobota są zainstalowane po prostu na dzień dobry, jak się konsolę kupi. Teraz jednak przyszedł czas na większą przygodę i ostatnio miałem szansę na własne oczy przekonać się, że jest to przygoda, której nie chcecie przegapić. Od razu mówię, że nie chcę wam spoilować za dużo z tego, co widziałem, nie chcę wam psuć po prostu poznawania tego świata, jak będziecie go sami tam sobie przemierzać, ale to, co muszę powiedzieć, to słowo klucz, a właściwie dwa słowa. Świetna zabawa. Zapoznałem się w sumie z pięcioma instancjami. Jeden duży etap na wyspie takiej tropikalnej trochę. Jeden też całkiem spory, który rozgrywał się na takiej budowie wieżowca gdzieś wysoko w chmurach. Była jedna walka z dużym bossem oraz dwie próby zręcznościowe. Nie wiem, jak to pisać inaczej, więc ucieknę się do kolokwializmu. Jak odpala się Astro, z automatu pojawia się nam banan na gębie. Może to te kolory, może to to, że nawet niemiłe nam stworki są słodkie, może to, że Astro poruszając się po świecie i wchodząc w interakcje z innymi bohaterami, czy jakimiś tam przełącznikami, czy różnymi gadżetami, jest po prostu turbo słodki w tym, co robi. Rzecz, która jest świetna w tej grze, to fizyka, a właściwie to, jak na nas reaguje otoczenie. Różne balony, drobne rzeczy na ziemi, nie wiem, ryby w wodzie, powierzchnie, po której chodzimy, wszystko to jest nie tylko fajnie zrobione, ale też dzięki DualSense przekłada się na czucie w rękach. Jeżeli graliście w tego wcześniejszego Astro, to wiecie, o co mi chodzi, a tutaj to jest jeszcze po prostu podkręcone. Dużo jest tutaj po prostu takiego luźnego kombinowania na swoich zasadach. Astro w pewnym momencie, jak widziałem, dostał na przykład mechanicznego bulldoga na plecy, takiego wesołego, który w sumie też jest silnikiem odrzutowym, dzięki czemu możemy pokonywać większe odległości i szybciej się przemieszczać. Żabie łapki służą do łapania się specjalnych drążków i huśtania się na nich, ale też i są po prostu do walki zdatne, zwłaszcza na większym dystansie. Była też na przykład ośmiorniczka albo kałamarnica, już nie pamiętam, dzięki której można było się napełnić powietrzem jak balon, dzięki temu latać sobie albo sprawniej pływać. Walka z bossem miała też kilka różnych faz i powiem tyle, że każda z nich stawiała na inny rodzaj zręczności i sprytu. I po ostatecznym ciosie, jak już wszystko się skończyło, no to bardzo mocno się uśmiechnąłem z tego, co widziałem. Z kolei dwa zadania zręcznościowe to takie były nieco krótsze etapy, ale wymagały skupienia i powtarzałem je kilkanaście razy. Nie chodzi o to, żeby były jakieś tam super skomplikowane, ale wyzwanie było. Naturalnie w grze Astrobot muszą być nawiązania do klasycznych bohaterów gier PlayStation, więc i tu oprócz innych takich vanilla robotów były takie przebrane za znanych bohaterów. I znów nie będę wam zdradzał co i jak, bo na pewno sami ich będziecie szukać i najprawdopodobniej wszystkich znajdziecie. I tak jak mówiłem, to co widziałem to tylko mini urywek całej gry, ale już teraz widzę, że platyna wleci tutaj u mnie na otro. Wasze wewnętrzne dziecko albo zewnętrzne, zależy od tego ile macie lat, będzie się cieszyć jak głupie, jak z DualSense będziecie śmigać Astro w jego nowych przygodach. A przecież o to w tym wszystkim chodzi. Niczym niezmąconą radość. Premiera gry 6 września, a w międzyczasie też polecam świeżyć sobie tego wcześniejszego Astro. Ostatnio wjechał update z kilkoma nowościami i ukrytymi postaciami do znalezienia. W sam raz na przeczekanie.
18 czerwca do katalogu PlayStation Plus na poziomie Extra oraz Premium zostały dodane Monster Hunter Rise, czyli my jako łowca, u naszego boku nasz kot i palamiut, czyli taki specyficzny pieseł. Lecimy w teren polować na potwory. Uwielbiam serię Monster Hunter, w Rise grałem też ostatnio na streamie, możecie sobie sprawdzić, tam pokazuję podstawy. No i polecam ściągnąć sobie, jeżeli macie plusa, zagrajcie, może wkręcicie się tak jak ja. A teraz klimatyczna, w sumie taka artystyczna gierka, w której wcielamy się w Gaję, czyli ducha ziemi, przebudzonego po jakiejś takiej ogromnej katastrofie cywilizacyjnej. Przyznam, że zawsze chciałem w to zagrać, więc cieszę się, że akurat ta gra wpada do plusa. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest mieć pod swoją gubernią własną kolonię na początku XIX wieku, macie zacięcie strategiczno-ekonomiczne, to Anno 1800 jest totalnie dla was. Budowanie miast oraz pilnowanie różnych aspektów handlu czy ekonomii jest tutaj bardzo fajnie rozwinięte, plus jasno wyjaśnione w tutorialach, co jest ważne w tego typu grach. Dla każdego coś fajnego przy założeniu, że lubicie takie rozbudowane gry strategiczno-handlowe. Crusader Kings 3 to z kolei nieco inna impreza strategiczna. Tutaj uczestniczymy w niesamowitych historiach o wielkich rodach, władcach i tych, których ambicje popchnęły do podbicia świata, który znamy. Czyli w skrócie to taka gra o tron, tylko że bez smoków i magii. I paradoksalnie jest tutaj naprawdę sporo elementów typowo strategicznych, ale to właśnie o to, jak prowadzimy nasz ród lub naszego władcę, opiera się trzon gry. Jest ona naturalnie niesamowicie rozbudowana, jak mówiłem, więc spodziewajcie się setek godzin zabawy. Krótka piłka, Football Manager 2024 Console Edition, wiadomo o co chodzi, nie będę wam tłumaczył. Pomiędzy meczami Euro na Euro 24 możecie sobie pomanagerować jakiś klub piłkarski. Ja się nie zabieram za to, bo skończę jak Frank Lampard w Chelsea kiedyś. Monster Energy Supercross 6, The Official Video Game. Jednym z problemów jazdy na motocyklach klasy Enduro po lasach jest to, że nie jest to super bezpieczne, a w wielu miejscach nawet niedozwolone. Może wyskoczyć jakiś ziom z krzaków i tam z rózgą nas pogonić. W przypadku tej gry jednak nie ma to żadnego znaczenia, bo tutaj można wyszaleć się dowoli na wirtualnych torach lub arenach specjalnie przygotowanych na ewolucję, które dzieją się wysoko nad ziemią. Jest także tryb kariery, edytor tras, crossplay w trybie multi, więc jest co robić. I ostatnia rzecz, taka w sumie nawet bardzo ciekawa bym powiedział, pojawiły się trzy nowe gry przeportowane prosto z PS2. Są to kolejno Star Wars The Clone Wars, Tomb Raider Legend oraz absolutny klasyk, czyli Sly Raccoon. Każda gra ma oczywiście zestaw trofeów do zdobycia, a w opcjach możecie sobie nie tylko skorzystać z przewijania rozgrywki, wiadomo, kiedyś gry były trudniejsze, ale też i możecie skonfigurować sobie przyciski i gałki na padzie, a to akurat ma znaczenie, bo wiele gier z tamtego okresu nie ma rozbudowanych opcji sterowania, tak jak te, które dzisiaj są wydawane, i często był tylko jeden setup, taki, który możemy używać, a z niewiadomych mi powodów notorycznie pojawia się w starych grach invert, czyli góra to dół, a dół to góra, tak jak w samolocie, na gałce analogowej, o to mi chodzi, więc teraz można sobie to skorygować. Te trzy konkretne gry wchodzą w zestaw klasyków w PS Plus na poziomie premium, ale można je także zakupić osobno. Szybkie newsy, które są szybkie, no nie będą szybkie, bo mamy sporo do obgadania, plus łączę je tym razem z mniej więcej tym, co zostało pokazane na całym Summer Game Fest, jako tam, wiecie, w czasie Summer Game Fest, tak to nazwę, nie tylko na tej pierwszej konfie. LEGO Horizon Adventures ukaże się w okresie tegorocznych świąt i z tego, co widać, ma być to w pewnym sensie opowiedzenie pierwszej części gry na nowo, aczkolwiek w o wiele takim luźniejszym i weselszym nastroju, niż miało to miejsce w oryginale. Nie to, że pierwsza część Horizon była jakaś tam super ponura, choć były tam takie smutne momenty, nie będę spoilował, ale LEGO z reguły stawia na raczej śmiechowe podejście do tematu, co zresztą widać na materiale, więc przewiduję tutaj o wiele luźniejszą zabawę, także w opcji kanapowego koopa. Quidditch Champions ukaże się 3 września, a w tym przypadku gra ma kosztować około $30. Nie ma zawierać mikrotransakcji. Naszą postać będzie można wylewelować. Do odkrycia w grze będą różne skórki, miotły, areny oraz drużyny. Dodatkowo oprócz oczywiście grania w mecze w Quidditchu będzie można podjąć się różnych wyzwań, czyli grając na indywidualnie określonych pozycjach będziemy musieli coś tam specjalnego zrobić. Na bank zagramy w to na streamie po premierze gry. Dragon Ball Sparking Zero otrzymała datę premiery, gra ukaże się 11 października tego roku. Przypominam, że Sparking Zero to taki duchowy spadkobierca serii Budokai Tenkaichi, która w sumie jest chyba najbardziej szanowaną ze wszystkich stworzonych do tej pory gier ze świata Dragon Ball, więc jeśli lubicie Son Goku i resztę, to nie możecie przegapić tej gry.
Skoro mowa o bijatykach, zaprezentowano 4 dodatkowe postaci, które pojawią się w kolejnym roku w Street Fighter 6. Kolejno będzie to M. Bison, czyli lider złowrogiej organizacji Shadowlu, Elena, znana z trzeciej części, oraz w sumie rzecz bez precedensu. Do rozpiski dołączą w sumie 2 sztandarowi wojownicy serii King of Fighters, czyli Terry Bogard oraz Mai Shiranui. M. Bison będzie dostępny już 26 czerwca. Swoją drogą, Fatal Fury City of the Wolves ukaże się na początku przyszłego roku. Bardzo fajnie widać, że po kilku latach takiej posuchy bijatyki versus przechodzą swój swoisty renesans, bym powiedział. I też dorzucę od razu absolutną bombę w sumie. Może nie kojarzycie, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest absolutny banger tak zwany. Jak się okazuje, będzie nowa kolekcja klasycznych edycji Marvel vs. Capcom, a zwłaszcza drugiej części, która z powodów licencyjnych była od lat praktycznie niedostępna na nowych konsolach. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli te gry pykną i pomożemy Capcom zrozumieć, że starsze gry też są dla nas ważne, myślę, że odblokowanie kolejnych klasycznych gier to tylko kwestia czasu. I tutaj wtrącę szybką prywatę. Ta oto gra, którą za chwilę pokażę, to była taka pierwsza, którą udało mi się opanować na automatach do tego stopnia, że kończyłem ją na jednym żetonie. Czyli można by było powiedzieć, że to była taka moja pierwsza platyna ever. Pomimo, że w 93 roku, gdy w to grałem, to jeszcze PlayStation nie było. The Punisher powraca. Jestem w niebo wzięty i też liczę po cichu na to, że na przykład Alien vs. Predator, taki inny beat'em up z automatów, który jest genialną grą, powróci, a też nigdy nie była ona dostępna na PlayStation. Premiera kolekcji jeszcze w tym roku na PS4 będzie też online i rollback netcode. Cywilizacja 7 otrzymała jedynie taki teaser trailer, a na sierpień jest planowana jakaś tam jej większa prezentacja, więc zamiast snuć tutaj jakieś tam historie bez pokrycia, no to poczekam na konkrety. Premiera Civ 7 jest planowana na 25 rok. Doom the Dark Ages, czyli kolejna wycieczka w krainę demonów pochodzących z piekielnego wymiaru, aczkolwiek tym razem Mars, nie wiem, zostaje chyba wymieniony na jakieś średniowieczne klimaty. I jak widać, występuje tutaj jeszcze większa różnorodność w temacie broni i też jest smog. Nie będę ściemniał, wygląda to piekielnie dobrze, absolutnie dobrze to wygląda i nie ma tutaj totalnie żadnej pomyłki. Gra będzie dostępna na PS5 w przyszłym roku, a ja myślę, że w sumie to taki dobry czas, aby gdzieś sobie niedługo przed premierą przypomnieć poprzednie 2 części, aby być w pełni gotowym na Dark Ages. W przypadku Phantom Blade Zero rzeczą, nad którą zastanawiałem się w sumie od początku, to jak w to w ogóle się będzie grało, bo to, że gra wygląda świetnie, no to widać. To, co potwierdziła rozszerzona prezentacja twórców, to to, że w kwestii walki całość bardziej skręca w stronę Devil May Cry, aniżeli takich typowych Soulsów. W grze ma być ponad 30 różnych broni. System parowania i w sumie blokowania opiera się o pasek energii, który gdy blokujemy zmniejsza się nam, a gdy zniknie całe, no to na moment tracimy równowagę. Przeciwnicy podlegają pod tę samą zasadę. Dodatkowo mamy różne uniki lub specyficzne countery zwane Ghost Step, które dobrze wykonane od razu wytrącają przeciwnika z równowagi i możemy ich dzięki temu mocniej pojechać. Jak widać, jest to mroczna, dynamiczna i przede wszystkim świetnie wyglądająca produkcja. Daty premiery jeszcze nie podano, ale ma ona się ukazać jeszcze w tym roku. W sensie gra. 19 lipca za to będziemy mogli zagrać w Kunitsugami Path of the Goddess. O tej grze już wspominałem jakiś czas temu, a jak się okazuje, to nie jest jakiś tam kolejny akcyjniak, a coś, co zawiera elementy taktyczne w sumie. Są tu demony Oni i ewidentnie jakieś tam inne maszkary i strasznie pokręcony świat wprost z japońskich nadnaturalnych legend i wierzeń. I muszę przyznać, że to jest mega ciekawa rzecz. Postaram się to sprawdzić na streamie na premierę. Z kolei inną ciekawą, myślę, grą może być Slitherhead, zwłaszcza jak lubicie krwawe i mocno pokręcone azjatyckie horrory. Wcielamy się tu w jakiś taki bezkształtny byt, który może skakać pomiędzy różnymi istotami żywymi i przejmować nad nimi kontrolę. A co z nimi robi, no to już widać na załączonym obrazku. Jego misją jest zniszczyć tytułowe Slitherhead, czyli takie różne jeszcze straszniejsze potwory. Ciekawostka jest taka, że za projekt odpowiada oryginalny autor gry Silent Hill, potem serii Siren, a później Gravity Rush. Strasznie to dziwnie wszystko wygląda, ale mnie zaintrygowało, muszę przyznać. Premiera gry 8 listopada i znów postaram się to sprawdzić. I też na razie nie będę wam jakoś super specjalnie zamulał z nowymi doniesieniami o Monster Hunter Wilds, bo na to przyjdzie jeszcze czas bliżej premiery i zrobię to z absolutną przyjemnością, ale z tego, co dało się słyszeć od ludzi, którzy mieli szansę zobaczyć na żywo taki pokaz gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, możemy szykować się na najlepszą odsłonę serii jak dotąd. Zawsze sceptycznie podchodzę do tego, co mówią inni, no bo wiadomo, samemu trzeba sprawdzić, ale akurat to, co słyszałem, pochodzi od ludzi, w których osąd ufam, więc
Nie wiem, zostawiam was z tą informacją. Radźcie sobie. Black Myth Wukong, potwierdzono datę premiery gry, jest to już niedługo, bo w sumie 20 sierpnia. I znów, pokazany został trailer CG i nie był on jakiś tam super długi, ale zdecydowanie warto tę produkcję mieć gdzieś tam na radarze. Na bank zagramy w Małpiego Księcia na naszym streamie. Premiera, jak mówiłem, już za mniej więcej 2 miesiące. Oczekiwany dodatek do Diablo 4, Vessel of Hatred, będzie miał swoją premierę 8 października. Naturalnie będzie on kontynuował oś fabularną podstawki, czyli poznamy dalsze losy Nerel. Będzie nowa klasa postaci, zwana Spiritborn. Jest to taki łowca z dżungli mniej więcej. Jego szersza prezentacja odbędzie się 18 lipca. Będzie nowa tropikalna lokacja, czyli dżungla na Huntu. No i oczywiście, tak jak mówiłem, kontynuacja spisku Mephisto, którego brzemię nosi Nerel. Wiem, że dla wielu fanów fabuła w Diablo 4 to tylko przeszkoda przed endgame, ale dla mnie faktycznie jest to w sumie najciekawszy element gry. Data premiery dodatku, jak mówiłem, 8 października. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Metal Gear Solid Delta otrzymała trailer i chyba ponad to, co widać, nie trzeba za dużo się rozpływać nad tym, jak twórcy ugryźli ten remake, w sumie remake o remaster. To, jak wyglądają bohaterowie, mnie przynajmniej absolutnie się podoba. Oryginalni aktorzy dograli niektóre swoje kwestie głosowe na nowo. Chodzi tutaj głównie o tutoriale, bo od czasów PS2, no, pady PlayStation mają już trochę inne przyciski, więc to musiało się zmienić w grze. Jako opcja będzie klasyczna kamera z góry, będą filtry wizualne w kolorystyce klasycznej wersji i tak jak mówiłem, absolutnie nie mam nawet małego pytania pod kątem wizuali. To, jak ci bohaterowie wyglądają, jest moim zdaniem absolutnie w punkt. Czekam jeszcze raz, czekam na powrót do dżungli. Premiera jeszcze w tym roku. Remaster Lollipop Chainsaw pojawi się 25 sierpnia. Dla tych, którzy nie grali w tę grę, już mówię, o co chodzi. Miasto atakują zombie, a cheerleaderka Juliet łapie za piłę łańcuchową i, uwaga, z odciętą, ale gadającą głową swego chłopaka przy pasku idzie ogarnąć cały ten bałagan. Gra typu nie zadawaj pytań, bo nie ma czasu na odpowiedzi, idzie na nas za dużo zombie, więc trzeba ciachać, a nie gadać. Zastanowimy się w ogóle, czy to ma sens później. Remaster Lollipop Chainsaw początkowo ukaże się cyfrowo, a chwilę później w pudełku. Na bank to obczaję, bo mi się ta gra podobała, bo grałem w nią, kiedy ona pierwotnie wyszła. Cult of the Lamb otrzyma update, dzięki któremu teraz będzie można szerzyć i pielęgnować swój kult w parze. Update darmowy będzie i pojawi się 11 sierpnia. A z kolei w przypadku serii Dragon Age temat jest w sumie mocno złożony. Muszę przyznać, że jakoś nigdy nie byłem super fanem tych gier, choć grałem w jedynkę i trochę w Inquisition, więc jak teraz pokazano taki 20-minutowy gameplay Dragon Age The Veilguard, to taki nowy tytuł, to ja go obejrzałem na spokojnie. Ale fani serii, no właśnie. Obiektywnie gra wygląda spoko, graficznie i tak dalej, załóżmy, że wszystko się tutaj zgadza. Okazuje się, że twórcy zostawili rozmowy pomiędzy różnymi bohaterami, które na bank będą miały wpływ na relacje pomiędzy nimi i też na fabułę, no bo to zawsze stanowiło dużą część uroku tych gier. Aczkolwiek rozgrywka z taktycznego RPG z rozkazami i tak dalej zmieniła się w grę akcji w sumie i to chyba była największa zaskoczka dla fanów, bo aktualnie jest spory dysonans w odbiorze tego, czego się spodziewano, a tego, co zostało dostarczone. I tak jak mówię, sam nie mam konia w tym wyścigu, więc na pewno łatwiej mi się z tym wszystkim zmierzyć i też z mniejszymi emocjami się na to spojrzeć, ale no nie da się zauważyć, a właściwie nie zauważyć, że ta gra może sprawiać wrażenie, że to Dragon Age, ale tylko z nazwy. Choć w tym przypadku to samo można by powiedzieć o studiu, które tę grę tworzy, ale ja nie jestem złośliwy, więc pomidor. Tak czy inaczej, czekam cierpliwie do jesieni tego roku, bo na ten okres planowana jest jej premiera. Zobaczymy. Star Wars Outlaws także otrzymała rozszerzony trailer z rozgrywką i tu znów mamy kilka świetnych rzeczy i kilka takich... Ciekawe, czy tak to zostawią. Na plus na pewno można zaliczyć atmosferę gry, przynajmniej w zamkniętych lokacjach. Muszę oddać to twórcom, że bardzo ładnie odnaleźli się w oddaniu takiego klasycznego klimatu Gwiezdnych Wojen, czyli tych najlepszych. Latanie i strzelanie w kosmosie z kolei wygląda bardzo podstawowo, plus przynajmniej w mojej ocenie statek KVS jest nudny w swym wyglądzie, taki latający karton. Razor Crest, pamiętamy o tobie i jesteś na zawsze w naszych sercach. Aczkolwiek przyznaję, że fajnie wymyślono takie połączenie ładowania gry z lądowaniem na planecie. Mos Eisley jest
chyba faktycznie najlepiej oddanym Mos Eisley, jaki dotąd w ogóle stworzono w grach. I paradoksalnie jestem ciekawy, jak dużą wolność otrzymamy poza portem lotniczym, czy jakimiś tam innymi lokacjami, podczas śmigania na speederze, który jest we władaniu, w posiadaniu głównej bohaterki. Jest tutaj sporo skradania, walczyć z przeciwnikami pomaga nam Nyx, czyli na taki mały potworek ziomek, który jest przy okazji naszym najlepszym kumplem. Caves, jako że jest przemytnikiem, łamie różne zamki, do walki używa pięści, swego blastera w różnych tam trybach. Ogólnie myślę, że jest szansa na całkiem spoko grę. Czy tak będzie, dowiemy się już 30 sierpnia. Assassin's Creed Shadows zaprezentowano 13-minutową sklejkę dwóch asasynów w akcji. Materiał ukazuje w sumie jakiś tam prosty quest, w którym Josuke przybywa do całkiem pokaźnej wioski, no i po rozmowie z miejscową kobitą idzie na miasto zabijać jakichś tam skorumpowanych samurajów. System walki wydaje się nastawiony nie na pełną płynność, a raczej na parowanie ataków przeciwników na podstawie spowolnień czasu i jakichś tam markerów wizualnych. Trzeba w to zagrać, ale wyczuwam tutaj stare, znane myki dla tej serii mechaniczne. Potem włącza się hip-hop z domieszką shamisen i jest funky w tej feudalnej Japonii. W ogóle podziwiam skoczność chłopa w tej ciężkiej zbroi z wielkim kanabo w rękach. Potem następuje zmiana na Naoe, która po ciemku śmiga po gzymsach, zabijając strażników i nokautując służących. Ciekawe też jest w sumie, jak mocną bronią wydaje się być Kusarigama, której używa Naoe. Ten taki jakby sierp z długim łańcuchem z kulką na końcu. Przeciwnicy mają zero podjazdu, wydaje się to łatwe. Finalnie, tak jak wspominam, poczekam po prostu na premierę, bo u mnie wszystko sprowadza się do tego, jak się w grę będzie grało. No a biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość nieścisłości występujących w tej grze, jeśli chodzi o japońską kulturę i tradycję, a które da się zauważyć, traktuję to odsłonę jako absolutną fikcję, a nie jako coś próbującego oddać ducha tamtych czasów za pomocą medium, jakim jest gra ogólnie. Przypominam, że premiera AC Shadows jest zaplanowana na 15 listopada. I kończąc tematy Ubi, Prince of Persia The Lost Crown otrzyma we wrześniu DLC fabularne zatytułowane The Mask of Darkness. Dodatkowo też zajawiono, że ogłoszony pierwszy raz w 2020 roku remake The Sands of Time dalej gotuje się w którejś z kuchni Ubi, a do stołu będzie podany w 2026 roku. Chyba że znów się coś tam wydarzy nieoczekiwanego po drodze, to też wam o tym powiem. Call of Duty Black Ops 6 ukaże się 24 października. Jedną z takich głównych zmian będzie nowy sposób poruszania się. Sprintowanie, wślizgi czy tam rzuty na glebę będzie można teraz robić w każdym kierunku, nie tylko przed siebie, jak to miało miejsce do tej pory. Kampania będzie oczywiście, jest tutaj klimat wczesnych lat 90. Zagram oczywiście, bo to kod, ale podchodzę absolutnie bez ciśnienia, bo wiadomo, różnie to z tą serią tam było. Plus, że dziś w multi kodowi bliżej do Fortnite, a nie stricte gry militarnej, której akurat z reguły szukam w tego typu shooterach. I tym samym dobiliśmy do brzegu, ale też od razu uspokajam, już zabrałem się za montaż kolejnych newsów, więc nie będziecie musieli na nie czekać super długo. A w nich, tak jak mówiłem, Monster Hunter Stories 1 i 2, Shin Megami Tensei 5 Vengeance oraz ta taka relacja zaległa z koncertu The Last of Us, który odbył się jakiś czas temu we Wrocławiu. I też zapowiedź kolejnego, myślę, bardzo fajnego muzycznego wydarzenia. Teraz dziękujemy wam za poświęcony nam czas. Zabieram psa i lecę z nią na spacer. Do zobaczenia, piąteczka Żółwik. Cześć.